żebym zawsze był blisko twojego serduszka. Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B i jest ze mną oczywiście Wolnar. Moi drodzy, jesteśmy na nowym serwerze, ogólnie zaczęliśmy przygodę na nowym serwerze, ponieważ jest to mój serwer, na razie go tylko testujemy, także na ten moment serwera nie udostępniamy publicznie, jest tutaj tylko kilku widzów. No i tak, jak widzicie, są tutaj chatki, jest tutaj Mr. Bowo, jest tutaj Maciurka, tutaj jakiś gamoń mieszka w ogóle. No i ogólnie Wolnar na naszym nowym serwerze, bo jakby zaczynamy przygodę od nowa, wybrał sobie nową klasę, wcześniej on miał Warriora, teraz tak, on ma... Wcześniej nie miałem nic, bo zgubiłem questbooka. A no tak, wcześniej zgubił questbooka, także nie miał nic, teraz w końcu pokazałem mu jak to zrobić, no i wybrał sobie Wizarda, także teraz jest magiem. No i ja teraz muszę sobie wybrać klasę, także zrobimy to tak raz, dwa i weźmiemy sobie na przykład, żeby nie brać znowu Warriora, bo był Warrior w poprzednich odcinkach. Kogo wziąć, żeby... Ty będziesz na... Farmera, ty będziesz, tak, jasne, ty będziesz na dystans, a ja będę na... Na co? Na blisko. Dobra, no, ja biorę pirat mnie zastanawia, już za późno. Tak, będę z widłami latał. Dobra, moi drodzy, ja mam pirata, także bierzemy nasze pirackie itemki. Dostaliśmy piracki hak i dostaliśmy piracką czapkę, także spoko. Zaraz oczywiście wam wytłumaczę, skąd mamy te itemki wszystkie, bo już troszkę itemków mamy. Trochę jest tutaj rzeczy wybudowanych. Zobacz, jak ja wyglądam mega stary. To twój kumbel czy mój kumbel? Co? Nie wiem, proszę. To jest mój, ja zespałniłem, jednego ja zespałniłem. Wiesz, jak wygląda ta czapka, jak taka czapka, wiesz, gościa prosto z Moskwy. Da, priviet, towarzyszu. Ogólnie Wolnar nie może różdżki używać na razie, bo nie ma spellbooków, a żeby używać różdżki, to musi mieć po prostu książki, które używa właśnie, żeby w tą różdżkę jakby włożyć. O, oddaj. Masz tego spellbooka? Czy nie? To chodź szybko do Maciurki, sobie włożysz to. Nie wiem, czy będziesz umiał, bo ty masz różdżkę, nie? Mam różdżkę. No to chodź. Ja mam ogólnie Pirate Hooka. Ale ty jak się to robi? No i co? Co jak się robi? No i to połóż różdżkę i tam książkę włóż. No i nie mam te okienka obok. No to masz książkę czy nie? Przed chwilą mówiłeś, że masz. No jakąś książkę mam, ale no ja nie wiem, co to jest książka. Spellbook. Nie, to jest jakiś handbook. A to se wiesz, gdzie możesz wsadzić, to nie jest to. To musimy iść w takim razie do wieży maga i mu tą książkę. Chociaż nie, spellbooki chyba z dungeonów lecą. Ty, patrz. Dobra. To można, to co tam jest, to można właśnie z tej wieży magów. Dobra, moi drodzy, ogólnie Maciurki chyba na serwerze nie ma, ale z tego co tutaj widzę, to... Jest to mamy. Chuba. Tak, jest Bowo, także... Zobaczmy gdzie on jest, powinien on być w swojej chatce, on troszkę tutaj rzeczy, zobaczcie, pobudował na serwerze. Tutaj zrobił jakąś ekspiarkę, zaraz tam wszystko wyjaśni, co tutaj jest zrobione. Także co, idziemy do niego, gdzie ty jesteś? Czekaj, ja zwiedzam jego dużą... Co tam zwiedzasz? Jego dużą skrzynkę. A właśnie, to skrzynka jest mega, to jest naprawdę ciekawe i to jest fajny system zrobiony. I tutaj zaraz tam Bowo... Może coś zabieram, okej? Wytłumaczy, dobra, nie będę nic mówił. Zobaczymy czy on tu jest, nie? Czy gdzie on jest, może gdzieś w podróży, bo widzę, że na serwerze jest. Jak wygląda ta książka? To się nazywa spellbook po prostu, ale on chyba nie ma nigdzie, wiesz? Book. Ale masz tą szatę wizardowską, możesz sobie ubrać, chodź ci dam. Chociaż ty chyba masz na sobie tę, a masz tą, no, to jest ta zwykła. Dobra. Lepsze buty. W takim razie, chodź zobaczymy, halo, puk, ale masz pukać, a nie wchodzić. A drzwi były otwarte, to dobra, co on tu ma w ogóle? Dobra, nie będziemy, nie grzeb mu po skrzynkach, nieładnie. Pierw go trzeba znaleźć. Chodź tu zobacz, tu. Co tam ma? Golden Diamond. Golden Diamond? O stary, diamenty ma, ale on ma tu rzeczy. Nieładnie tak, nie można okradać widzów tym bardziej. Jakby to był zwykły gracz, to okej, ale to jest nasz widz. A co to jest? Szaszłyki? Ale to nieładnie zrobiłeś. Ej, dobry jest ten hook, ten pirate hook w ogóle, nie? Dobra, chodź zobaczymy, może jest w kopalni. I... Czekaj, bo ja mam jeszcze 10 sekund taką fazę. No widzę właśnie, że masz jakieś mdłości pewnie, co czy coś? Patrz, ty młotek, widzisz to? Co? Jaki młotek? Ty, a faktycznie, no? Leży sobie. Jo! Młotek w Minecrafcie! Halo! Zobacz, może tam jest.
Sąsiadzie. Ładuj się, sąsiad. Ty, ale ja nie jestem sąsiad wasz, bo ja jeszcze domku nawet nie mam wybudowanego. Jest? Czekaj. Gdzie on jest? Ty, ale tutaj ma kopalnię w ogóle, stary. Takie echo. Elo, no. Elo, Kuba Buba. Halo, siemaneczko. Siemaneczko, stary. Ty, właśnie nagrywamy odcinek i tak? chcieliśmy, żebyś pokazał nam tam mniej więcej, co tam wybudowałeś u góry, bo widziałem, że dużo rzeczy bardzo porobiłeś i fajnie, jakbyś nam to tam pokazał. No, jakbyśmy mogli wyjść, nie wiem, masz chwilę, czy jesteś zajęty kopaniem? W ogóle plecaczek widzę, o jak patrz, jak się zaopatrzył, kurde, co ty mu rzucasz tutaj? No nie wiem, no mogę wam pokazać co i jak. No to fajnie. Ty, ale w ogóle żeś ładnie to. Ale masz miecz, stary, skąd ty taki miecz dorwałeś, nie? No. Nice. Nie? Jaki miecz? Jaki właściciel taki miecz? Nice, mega to wygląda. Ej, dobra, to co, lecimy na górę. Masz spellbooka, powiedz mi. Właśnie, masz spellbooka? Wydaje mi się, że nie. Bo Wolnar awansował z wieśniaka na wizarda i teraz szukamy dla niego questbooka. Jeszcze jakiegoś widza trzeba zwerbować na farmera. Ej, ja co masz ten diament? Nie wiem, ale ogólnie, ale serio, a co, nie wiem, nie ze skrzynki, nie ze skrzynki. Nie interesuj się, nie? Okej, dobra? Nie, co ty? Ja chyba miałem jeden taki diament, a później zobaczę, czy, może ci pokażę, że też mam później. Nie, to wydaje ci się. Nie rzucaj we mnie znowu. Kurde. No i co, może zacznijmy od tego tutaj, wicharsterka, bo mnie to zastanawia, co to jest. Ogólnie to tam na dworzu mamy tą gigantyczną skrzynkę. No, Wolnar wcale w niej nie grzebał. Ty konfidencie, ty. No ale przecież mówię, że w niej nie grzebałeś, tak? O co ci chodzi? No jest skrzynka. Mamy podłączony taki wielki kabel, który prowadzi do... No, właśnie widzę, że tutaj jest jakiś taki... Do craftingu i możemy sięgać do skrzyni z daleka. Aha, i to jest mega. Patrz. I co, wchodzę sobie... No zagodnij sobie, no. Aha, i tutaj mam itemki po prostu. Tak, wszystkie te, co są tutaj przewijać. Masz jakieś diamenty, emeraldy. Aha, no to czekaj, tu mam takie buty, to mi się na pewno przyda. tutaj mam na przykład motykę, to dla Wornara do tego, do ziemi. Będzie kopał ziemię. Chodź tutaj, dam ci motykę. Mam co... Nie bij mnie! O, widzisz, cię kaktus zaatakował. No to masz. Chodź, Bobo, ja sobie tylko chatę szybko postawię tutaj. Jasne, o nie, jasne. Znowu to ma. Be. Weź to zabij. Dobra, leży. Dawaj jeszcze tego zombiaka. Ale strasznie mało bije tym hakiem. Ale ty od cholery tym mieczem obrażeń zadajesz. A co to jest? No. To czym się bije, czy to się tarcza? Co to jest? To nie wiem. To ej, rybik! Tu nas wszystko chce zabić. Skąd te rybiki w ogóle wyszły? Masakra jakaś. Aż serwer zreagowało. Aż serwer zreagowało, nie? Dawać. Ej, w chacie ci się zalęgły, stary. Ej, w chacie ci się zalęgły, z chaty ci wyszły. Jak nic. Dobra, nie, bo to jest jakiś brudas, który nimi wymiotuje. Który? No ten zombie jakiś. Dobra, leży. Silverfishami. Aha, ja myślałem, że u Wolnara. Ja wiem. Kurde. Ty, co to jest? Maska? Co ty masz na twarzy? Maska jakaś. Ja wiem, Wolnar, że ty w domku swoim porządku nie trzymasz, ale... Ej, miałem taki miecz, wiesz, Wolnar? Jaki miecz? No miał, taki podobny do twojego widziałem. Nie. A tego Diaksa pamiętasz? To nie twój. To nie twój. Mówisz, że nie? Dobra, czekajcie, ja sobie szybko domek postawię. Starting house. Jaki chatę postawić? W jakiej jeszcze nie miałem? Dobra, wiecie co? Żeby nie było, to tą piramidę może, co? Wild, już nie będę kombinował. O kurde. Nie bijemy się, panowie. Ej, z tabliczką. A to ten mnie zaatakował z tabliczką jakąś. Dobrze, mamy. Ty będziesz stary, ty będziesz naszym i tym, i ochroniarzem, i kurde górnikiem, i wszystkim, nie? A Wolnara, ej, zrobimy z Wolnara tego. Farmera, wieśniaka. No ja mam dla niego motykę, gdzie on jest? Jesteś oficjalnie naszym farmerem. Tada. Wieśniakiem, no, także. Dobra, jak wracamy. Tak, to ja zaczynam własną przygodę, nara. O, super, no to na razie. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Wolnar nie grzeb w skrzynkach, gdzie on jest. Patrz, nic nie robię, nic nauczony nie jest, nic kultury. Zero kultury. Dobra, moi drodzy, może, bo pewnie niektórych ludzi to interesuje, co to jest? To o. W tym kraftuje się statki powietrzne, będzie można latać. Będziemy latać? Tak, będziemy latać. Nie, Wolnar cieszy się. Pytałem się ciebie.
A powiedz mi, umiesz te statki robić, czy na razie jeszcze nie masz takiej możliwości? Nie dopracowałem tego i nie próbowałem. Patrz. Aha, jak ty to zrobiłeś? Kurde. Nice. No dobra, bo w takim razie co mamy dalej? Tą skrzynkę już, moi drodzy, widzieliście. W środku ma te wszystkie itemki, tu jest ten kabelek, z którego możemy sobie na odległość z tej skrzynki brać itemki. No i tak, tutaj mamy biedne krówki. Dlaczego ty te krówki tu zamknąłeś? No jest bo, tam piesek. Piesek. A to nie... dla smoka były, zobacz. To były no, ale dla smoka. Za mało było krówek. No chyba nie, za nie mało rady, właśnie. Nie dał rady. Tak, właśnie widzę, że za mało coś tych krówek mu dałeś. No dobra, w każdym razie mamy tutaj krówki, takie żeby jedzonko były, tak? Po prostu. No tak, tak. Dobra. No i taka rzecz, która jest chyba najciekawsza i co może was najbardziej zaciekawić, to jest to wielkie coś i ja już mówiłem na początku odcinka, że jest to ekspiarka. Trochę zdradziłem, ale może Bowo powie nam coś więcej tutaj na temat tej ekspiarki. Może wjedziemy do środka. Dobra, a masz jakieś pochodnie, żeby tak to rozjaśnić? Znaczy ogólnie to i tak tam nie wyjdziemy, bo znaczy w sumie można wejść, ale trzeba wrzuci nas do tego, nie? Zobaczcie. Jak kucasz, to nie. Zobaczcie, to wygląda tak, tu są chłopaki. Po bokach. No chodź tutaj, chodź do nas, z powrotem wracasz. Chodź, bo my tu tutaj pokazujemy naszą... Potrzebuję dwa diamenty i magiczny kryształ. No, a tak. No to brawo. Właśnie w taki sposób to działa. What? Właśnie w taki sposób to działa. A ty i co teraz, umarłeś czy nie? Siedzisz no, w tej dziurze. Siedzi tam. Umarł. Tam ma grób, musi tam iść. To będzie dobra. Ciężkie dosyć. No, nie wiem, teraz misja będzie. Ja mogę tam zejść. O, pies się zabił, skoczył tam. Dobra, patrz na to. Ja mam dobra, taką perłę weź ogólnie. Dobra, zadną perłę, weź. Prawie wpadłem. Ja się nie brązluję z tematem. Co, znowu tam polazłeś? Jak to ci, czemu to tak spycha? No bo, no bo to jest o co chodzi. Wiatraki. To o to chodzi, musisz na shifcie chodzić. Co się z tym pieskiem dzieje w ogóle? Dobra, Bowo, szybko tłumacz o co tu chodzi z tymi wiatrakami, jak to działa. Widać mniej więcej, bo Wolnara zabiło przed chwilą, także wiecie jak, no, ale... Po prostu wiatraki popychają moby, które się spawnią, no i wpadają do dziury, umierają. Tak, i... a weź jak może zrób na tym wiatraku ten taki wiatr, żeby to pokazać, dobrze, jak to wygląda. Tylko nie wiem, czy na shifcie to zrobisz, nie? To może ja u siebie też pokażę, mamy tutaj takie opcje, możemy sobie włączyć wiatr i to wygląda w taki sposób. Moc tego wiatru i tak dalej, no i... No właśnie widzę, że mi tutaj cały czas lata. Dobra, także tak to działa, po prostu te wiatraki spychają te moby do środka, a w górę jest to tak wysoko zrobione, dlatego że tam będzie kilka pięter, tak? Dobrze mówię? Tak. Bo tak, będą piętra, no i po prostu po tych piętrach będą te właśnie... Monsterki się spełniły. No, po klocku. No, po klocku. Creeper, chatę mu wysadzisz. No, uwaga. Zabij go. Ja wow, prawie wybuch, nie? Dobra, mogę przyjść, no i... nie masz nic przeciwko. Dzięki. No i moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, tak jak mówiłem. Tutaj jest jedno piętro, znaczy to jest parter, to jest drugie piętro. Wait, tu jest trzecie i tak dalej, i tak dalej. Także mamy takie pięterka, które właśnie... Co, kładziemy się spać? A możemy się położyć. Moi drodzy, chyba wszystko, nie? Pokazaliśmy, chłopaki. Możemy jeszcze iść do Wizarda. Nie, zobaczymy to już... te czory. To już na następnym odcinku, co? Co się dzieje? Co się... O, dostałem... Patrz, jaki złodziej. Zabrał. Masz jeszcze jeden, czy nie? Stevie, no to okay, no... Miałem no, drugi, co widzisz? Nazywa się Wolner, ale zgubiłem go w boju. A ty, bo ty je ponazywałeś. No. Jak to sprawdzić? A jest, nazwa Stevie. Nice. O, patrz jak uciekł. Nie obrażaj się, chodź. Wiemy, ja że jesteś brzydki, ale nie obrażaj się. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to będzie na tyle, tak mniej więcej wam pokazaliśmy ten nasz nowy serwer. Z czasem może jak go troszkę potestujemy, to więcej osób na ten serwer będzie mogło dołączyć i również będziecie mogli z nami zagrać. Także no co, ze mną był oczywiście Bowo, ze mną był Wolnar. Chodź tutaj szybko. Ja też byłem. Tak, też byłeś. Co mi dałeś? No twoja głowa po śmierci, dzięki. Zawsze był blisko twojego serduszka. Także mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W kolejnym odcinku lecimy do dungeona, także trzymajcie się, hej. Pa.